jest trochę wolnego po pracy, to jadę w kierunku Kemer i Olympos. Trochę w górach mętnie jest, a tutaj taką kolejkę linową widać w parku obok mnie. Na górę się wjeżdża i tu mam nadzieję też to odwiedzić. No ale nie dzisiaj, dlatego że te kolejki są zazwyczaj zamykane dość wcześnie. Zarówno ta, jak i ta duża na Olympos. Ale na Olympos powinno mi się udać wjechać. I prowadzi tam taka dwupasmowa droga, jak tu widać. Dość ruchliwa. A po drodze może Kemer odwiedzę, aczkolwiek tam już nagrałem co nieco wcześniej, to pokażę z tamtego nagrania. Tunelem jadę, wybudowanym z tego, co chyba na nim jest napisane, w 2010 roku. W ogóle bardzo dużo infrastruktury się pobudowało ostatnio. No zaczęło padać. Taka ciekawostka, taka piana się na drodze robi. I to jest pierwszy większy deszcz po dłuższego czasu, tutaj podejrzewam. I jest taka bardzo ciekawa właściwość tego. Po drodze do Kemer są jakieś tutaj zoo, prawda, dinozaury i tak dalej. Że to jest bardzo śliskie. Więc trzeba uważać w takich miejscach jak Kreta, gdzieś tam Grecja, czy tak jak tutaj, czy w ogóle pewnie inne jakieś południowe rejony, gdzie dłużej nie padało, bo ten asfalt po pierwszym deszczu się pokrywa jakąś taką mazią, nie wiem czym, ale to jest niesamowicie śliskie. I ci lokalni mają tego świadomość, jak byłem na Krecie, to zdarzało się w październiku, no bo wtedy dopiero tam deszcz padał, że pierwsze takie deszcze, gdy spadły, to na odcinku 10 km tak z 4 turystów już w rowie leżało. Bo lokalnie miałem tego świadomość, a turyści niekoniecznie. Także bardzo przestrzegam przed tym, żeby mieć świadomość, iż w tego typu miejscach pierwszy deszcz powoduje to, że asfalt jest niesamowicie śliski. W zasadzie jak lód. Jazda, wciśnięcie hamulca, tylko odrobinkę powoduje już, że wchodzi ABS, ponieważ jest to tak śliskie. No i tutaj, jak wspomniałem wcześniej, przedstawiam tego świadomość, bo jak tylko rozpoczęło się opad, tak wszyscy zwolnili do bardzo małej prędkości. Ale turyści o tym nie wiedzą zazwyczaj. I na Krecie naliczyłem tych wypadków kilkanaście. Częsty tutaj przypadek, że z dwóch pasów robi się trzy, z trzech pięć, z pięciu dwa i tak dalej. Także tu się jeździ bardzo swobodnie. No i trzeba się tego nauczyć, jeśli chce się poruszać w miarę sprawnie, ponieważ oni wykorzystują każdą dziurę i tak jadą. No i to wszystko. W temacie Transformersa wybrałem się poza miasto tutaj w kierunku Olympos i to jest zużycie paliwa, a system utrzymuje na takiej drodze poza miastem baterię raczej w stanie rozładowanym, dwie kreseczki, tak trochę wyje to przy prędkościach rzędu, nie wiem, tam 120 na godzinę, jak się przyspiesza. Zobaczymy na koniec drogi, jak wrócę, to będę mógł porównać z innymi dwoma samochodami, którymi tutaj jeździłem. Oczywiście dużo mniej zaawansowanymi jak ten. I z takimi samymi praktycznie prędkościami jak tutaj. Do samego Kemer wjeżdżał nie będę, bo to nie ma za bardzo sensu. To po prostu jest taka turystyczna miejscowość. A parę ujęć zaraz tutaj pokażę z mojego pierwszego wypadu w to miejsce. W trójkę. Niekoniecznie wszyscy muszą mieć kaski. To typowe tutaj jest.
No to jeżdżymy, ja to jeszcze powiem parę słów. Aczkolwiek nie ma tutaj dużo skuterów jak na przykład w Grecji czy we Włoszech. Zdecydowanie mniej. Jakoś tak sobie nie upodobali tego środka transportu zbytnio. I tutaj jest zjazd na teleferik, czyli kolejkę linową na Olympos. 7-kilometrowa serpentyna prowadzi w to miejsce. No i pół godziny przed wjazdem ostatnim, takim dla indywidualnych osób, że tak powiem, bo grupy mogą wjeżdżać jeszcze później, ten szlaban tutaj jest zamykany. Czyli w ogóle nas tam na górę nie wpuszczą, żeby w ogóle się udać, a widzę, że sama górna kolejka jest lekko w chmurach. No ciekawe, jak to dzisiaj wyjdzie. W temacie hybrydy wjeżdżam pod górę i system pokazuje, że ładuje akumulator. To nie ma zbytniego sensu, ponieważ oczywiście nie jest nam potrzebny naładowany akumulator na samej górze. No ale są tu jakieś algorytmy, które sobie coś tam robią, wymyślili. No i tak to działa. W tej chwili jestem na początku mojej drogi w górę i jest 3 kreski na akumulatorze. Zobaczymy, gdy będzie, jak dojadę do samej góry. Ale tak jak powiedziałem, gdybym ja miał to ręcznie regulować, to absolutnie bym w tej chwili tego akumulatora nie ładował, ponieważ naładuje się jadąc z góry. A z góry się naładuje, ponieważ nie da się tu jechać bez hamowania, a w hybrydzie chodzi o to, tylko i wyłącznie o to, poza może bardzo drobnymi wyjątkami, szczegółami, że odzyskuje się energię hamowania. No i wjechałem do góry. Tu pokazuje 9,6 litra, czyli to jest średnie zużycie od Antalii tu w kierunku tego Olympos i wjazd na górę. Oczywiście to spadnie drastycznie, jak z tej góry zjadę. Na tej pierwszej stacji tutaj jest też taki parking, gdzie są ładne widoki, ale jak ktoś nie ma czasu, to nie ma sensu się zatrzymywać, ponieważ oczywiście tam jest dwa razy wyżej. Także jedziemy. Góra jest tak troszeczkę spowita w chmurach. Nie wiem, czy to będzie widać. No ale jedziemy w górę. Jest to stosunkowo niedawno. Austriacy to wybudowali. 255 lirów tutaj kosztuje wjazd. Oni to przeliczają z euro, bo tu mają ceny, wszystko w euro jest. W tym miejscu akurat. Ceny w barze i na dole i na górze też są w euro podane. To wychodzi jakieś 140 parę złotych, czyli troszeczkę chyba więcej niż wjazd na Kasprowy Wier. I warto tu stanąć, jak się mieć dobre miejsce w wagoniku, to przy wejściu stanąć, aby sobie to miejsce dobre zająć. A w tej chwili pojechało chyba w górę, także jeszcze chwilę poczekam. No i zjeżdża wagonik tutaj. Wjazd jest co 15 minut. No i ruszamy. Kolejka jest na 70 osób, ale widać niewiele tym razem. Jeżdżą też całe grupy takie. Tam mają na górze jakiś poczęstunek i tak dalej. Ale to ja może jeszcze pokażę. 4 słupy nośne są do góry. I 4 km drogi pod górkę. No i pomiędzy drugim słupem a trzecim jesteśmy. I za chwilę za trzecim słupem jest tak nad przepaść się wjeżdża. Drugi wagonik się zbliża z przeciwka. I to jest akurat w okolicach tej trzeciej podpory. I tu jest na taką przepaść się wjeżdża. Czwarta, ostatnia podpora i w chmury. Jeszcze. Ale jak się nie udało dzisiaj zdarzać, to mam z poprzednich wyjazdów parę fajnych zdjęć, to będą na filmie umieszczone. No i na górze w chmurach jesteśmy dzisiaj. 2365 metrów. Tutaj można poskakać na takich gumach sobie, jeszcze nad przepaścią. I stanowisko startowe Derlejciarzy to jest. O. To zielone. A na ten budynek można wejść. Jak widać, nad nami niebo czyste, także może za chwilę ta chmura przejdzie. I z tego budynku z góry jest najlepszy widok. I jak mówi tutaj reklama, można przeżyć lot 45-minutowy stąd w tandemie z najlepszymi pilotami glajtów w Turcji. A w tym budynku restauracje, jakieś galerie jeszcze po drodze w górę. No i na górze taki znak z odległościami do stolic wielu krajów. Nie ma Polski. I to jest widok z góry.
Tam jest w kierunku morza, ale niestety dzisiaj nie widać i chyba się nie doczekam. Po drodze w tym budynku jest jeszcze jakaś galeria, restauracje i tak dalej. Jak wspominałem, już tutaj byłem przy bardzo dobrej pogodzie, także dzisiaj trochę było ryzyko, no ale chciałem pokazać, jak to wygląda. No i się przejaśniło troszeczkę. Jak widać, w chmurkach jesteśmy, a tam widać wybrzeże. Tak troszeczkę jeszcze za mgłą z tej chmurki, ale widać. Ale chyba nie ma co liczyć na to, że się całkiem przejrzyście zrobi, bo następna chmurka idzie. Także trzeba będzie zjeżdżać pomału w dół, a tam już jedzie w górę wagonik. Jak widać, są dwie liny nośne z każdej strony i jedna ciągnąca. A tam nie będzie widać, ale w tamtym kierunku się udaje, w kierunku takiej plaży dużej Olympos. Tym razem tu zjeżdża w większej grupie. 70 osób wchodzi, w tej chwili jest chyba 35, jakaś grupa zorganizowana. Także miejsca przy oknie nie mam. Opadania po każdym słupie, a po niektórych większy, po niektórych mniejszy. No i zjechałem na dół. Tam się trochę przejaśniło na górze. No ale kto to może przewidzieć. Ale podejrzewam, że jest podobnie jak w tym momencie, kiedy rozpoczynałem zjazd. No i wychodzimy. Jadę teraz w dół serpentyną. Transformer zładuje tutaj baterię. Bardzo szybko na to idzie z górki. Jadę do takiego miejsca, Olympos też się nazywa, taka jakby wioska w lesie, gdzie można sobie hotel na drzewie wynająć i tak dalej. I tam jest taka duża też plaża i takie miejsca archeologiczne. I to na mapie tutaj widać. No jak się domyślałem, bateria naładowana już do pełna, po kilkuset metrach zjazdu z góry. I jedziemy dalej. No tak tylko z ciekawości, jak wjeżdżałem na górę, rozpocząłem wjazd tą serpentyną, to było 7,8. Na górze się zrobiło chyba 9,6, a teraz po zjeździe z góry 8,5. No to tak wygląda w każdym normalnym samochodzie także, bo z góry zjeżdżając nie zużywałem paliwa. Tutaj się baterie naładowały, ale mimo tego, że jechałem przez ładne parę minut z górki, nie naładowała się na 100%. Tak widocznie ten system funkcjonuje. Z tym, że naładowała się więcej niż zazwyczaj, ponieważ jest jedna kreska od końca, zazwyczaj jest dwie kreski od końca i nigdy się nie rozładowuje poniżej dwóch kresek od dołu jakby. I taki dziwny zapach, jakby się coś paliło. Nie wiem, o co chodzi. A jeszcze zboczę trochę z drogi. Tekirowa, taka miejscowość. Tekirowa Kemer. Z góry było widać taki duży hotel, jakiś ładny. Coś tam pan przewodnik mówił po turecku. Także jadę, zobaczę, może parę ujęć dronem zrobię. Panienka mnie tutaj poganiała. Dwie w zasadzie. Na czerwonym stanęłem, ona trąbi za mną. Ominęła mnie i zobaczyła to czerwone dopiero, jak mnie ominęła i też stanęła obok mnie. No takie tam atrakcje. No miejsce takie typowo turystyczne, plaża, nawet całkiem, trochę tutaj jest kamieni, ale tam jest troszeczkę mniej. Generalnie te plaże tutaj bardzo często są kamieniste. Ta plaża w Alanii, Kleopatry jest piaszczysta na przykład, ale większość plaż, jakie widziałem, są kamieniste. To są najlepsi piloci w Turcji tutaj. And you fly tandem, yes? Single. I fly single, okay. And you started on the Olympus Mountain. Yeah, okay. I tutaj jest stanowisko, na którym lądują. Tam startując z tej góry, co przed chwilą pokazywałem. Nie spodziewałem się, że to zobaczę. Nawet rękaw mają. I można w tandemie, ale oni akurat przylecieli sami. To nie są piloci, którzy latają w tandemach. No i tutaj sobie wylądowali. We'll be right back.
skręca z głównej drogi na Olympos Antik Kenti, jak to się nazywa. To jest taki bar tutaj z takim widokiem ładnym na dolinę. I ponieważ od rana nic nie jadłem, a nawet od nocy, w samolocie ostatni raz jadłem, gdzieś tam o 12 w nocy, a jest godzina 18.30, to muszę coś zjeść, zanim zjadę na dół i jadę na plażę. Na szybko mój ulubiony placek Gozeme i jadę dalej tam w dół. Tam jest takie miasto, starożytne ruiny znaczy, plaża, może mi się też uda nagrać tam i to miasteczko, o którym wspominałem, pośród drzew. No i jadę przez to przedziwne miasto Olympos w lesie. Jak wspomniałem wcześniej, są tu także hotele na drzewach. Klimat jest niesamowity, taki hipisowski. Ja w tej chwili chcę przejechać przez to i iść na plażę. Może mi się dronem uda tam parę ujęć zrobić. A później w drodze powrotnej, już będzie ciemno, to nagram jeszcze parę ujęć. Tutaj coś zjem na miejscu, bo tu jest bardzo dużo restauracji. I głównie lokalne jedzenie oczywiście, aczkolwiek pewnie hamburgera też można zamówić. No ale naprawdę polecam to miejsce, bo ono ma niesamowity klimat. Wjazd na parking i wejście na teren ten archeologiczny, przez który się idzie na plażę. Wejście na teren 15 lirów tutaj i przez ten teren tego miasta starożytnego Olympos się przechodzi na plażę. Idę, może zdążę mi jeszcze jakieś parę ujęć zrobić, zanim słońce zajdzie na plażę. Zobaczymy. Wyjeżdżam, ale chcę jeszcze coś zjeść, bo od rana niewiele jadłem, ponieważ tych restauracji tutaj jest bardzo dużo. Tak kolorowo, prawda, teraz jest. To nie bardzo wiadomo, gdzie usiąść, ale coś tam znajdę. Tam jest, jak widać, nawet camping, taki jakby. No jeszcze raz się powtórzę, że miejsce jest niesamowite. Jeśli ktoś będzie w Antalii i tego nie odwiedzi, to naprawdę myślę, że powinien żałować. Jakaś taka bardziej uczęszczona restauracja. Typowo tureckie takie siedzenia. I zobaczymy, co tu się da zamówić. Nawet na hamaku można posiedzieć. Miałem chęć na pide, ale takie jakieś lokalne wziąłem. Taki jakby szwedzki stół. I jeszcze sobie może malutką pizzę zamówię na wynos. Będzie na jutro. To wygląda smakowicie. Wygląda na to, że tylko lokalni tu przyjeżdżają. O dziwo. Dlatego, że oni nie wiedzą tutaj po angielsku. Bardzo ciężko się dogadać w temacie tego, zapłacić, co chcemy i tak dalej. No ale jakoś przeżyję. Ale dziwne to jest. Bo zazwyczaj na przykład w mieście gdzieś tam, w takich miejscach, gdzie więcej turystów jest, to bez problemu tam parę słów można po angielsku zamienić. No i to by było na tyle w części drugiej. Nie wiem jeszcze dokładnie, ile ich będzie, ale zapraszam do oglądania części trzeciej już jutro albo pojutrze. Pozdrawiam.